Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold Hetner. Zapraszam na naszą transmisję mszy świętej z Brukseli. Będzie jej przewodniczył ojciec święty Franciszek. To jest, drodzy Państwo, ostatni dzień i ostatni punkt papieskiej podróży apostolskiej do Luksemburga i właśnie do Belgii, do Brukseli. I msza święta, która się za chwilę rozpocznie, będzie celebrowana na stadionie w dzielnicy Heysel. Dla około 35 tysięcy osób tam zebranych i przybywają w tej chwili goście, oficjalni goście, władze Belgii. Przybył król, są inni przedstawiciele rządu belgijskiego. I oczekujemy, drodzy Państwo, na początek mszy świętej. Ojciec święty już jest również na stadionie. Już trwa, czy zakończył się być może już do tej pory objazd stadionu dookoła przez Ojca Świętego. Witany licznie, przed licznie zebranych pielgrzymów. Przybyli wierni nie tylko z Belgii, ale też z pobliskiego Luksemburga. Tam nie było mszy świętej. Z powodów organizacyjnych tam był krótki, kilkugodzinny zaledwie pobyt. Też przybyli wierni z Niemiec, z Holandii. Też te języki będą używane z Francji, będą używane podczas tej mszy świętej tutaj. A więc spotkanie, modlitwa, punkt ważny nie tylko dla Belgów, ale również dla katolików z tych krajów ościennych. Jest już tutaj witany teraz król Belgii, raczej Belgów, bo taki nosi tytuł król Belgów, Filip. Stadion Heysel, drodzy Państwo, to jest ten stadion, być może kojarzą Państwo niektórzy dramat w roku 85, gdzie w wyniku rozruchów między grupami biskupów, kibiców i potem złego zarządzania tą sytuacją zginęło 39 osób, kilkuset rannych. Ten stadion potem rozebrano i w tym miejscu zbudowano nowy stadion imienia króla Boduina, czyli Baldwina, który zmarł 2 lata wcześniej. A propos wspomnianego przeze mnie władcy Belgów, króla Baldwina, wczoraj po porannym, przedpołudniowym spotkaniu w Bazylice Świętego Serca Pana Jezusa Ojciec Święty zszedł do krypty królewskiej, tam właśnie będącej, modlił się przed grobem króla Baldwina, oddając hołd temu władcy, który panował od roku 51 do swojej śmierci w roku 1993. Znany m.in. z tego, że abdykował na 36 godzin w roku 92, aby nie podpisać ustawy o legalizacji aborcji. I Ojciec Święty w obecności króla, obecnych tam oficjeli, pochwalił odwagę Baldwina, który zdecydował się opuścić stanowisko króla, aby nie podpisywać zbrodniczej ustawy, jak powiedział Ojciec Święty, i papież wezwał Belgów, aby patrzyli na niego w tym czasie, kiedy są tworzone zbrodnicze prawa. I zachęcił też, wyraził takie życzenie, pragnienie, aby jego proces beatyfikacyjny był kontynuowany. I już, drodzy Państwo, wyrusza procesja na wejście. Bardzo prosty ołtarz, zadaszony, wszystko w kolorze białym, w bieli utrzymane. I w tle logo papieskiej podróży, zarys mapy Belgii, przez którą przebiega droga, po której podąża grupa osób różnych stanów w różnym wieku. Rozpoczyna się, jak mówiłem, msza święta trwa, słyszymy pieśń na wejście. I też już wejdźmy duchowo w ten klimat modlitwy.
Podczas tej mszy świętej, drodzy Państwo, też będzie beatyfikacja karmelitanki, siostry Anny od Jezusa żyjącej i przyjaciółki żyjącej w czasach świętej Teresy z Awila wieku, na przełomie wieku XVI i XVII, zmarłej w Brukseli w 1621 roku. Anna od Jezusa, jeden z filarów, że tak powiem, reformy zakonu karmelitańskiego, odnowy tego zakonu, której autorką, animatorką, inspiratorką była święta Teresa z Awila. I w młodej Annie dostrzegła taką osobę, która też może być filarem tej reformy, i tak też się stało. Zakładała wraz ze świętą Teresą i była też przełożoną klasztorów w Hiszpanii, we Francji i właśnie w Belgii, a też dodajmy, dzięki niej powstał klasztor sióstr karmelitanek w naszym Krakowie. A więc na początku mszy świętej będzie miało miejsce beatyfikacja służebnicy Bożej Anny od Jezusa. W tej chwili jeszcze ksiądz arcybiskup Luke Terlinden, pasterz miejscowej diecezji, okaza ołtarz i w tej chwili już podszedł do Ojca Świętego, który rozpocznie mszę świętą. Ponad ołtarzem jeszcze napis, hasło tej pielgrzymki: w drodze z nadzieją. Guten Morgen. Dzień dobry. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Bracia i siostry, przygotujmy się do celebrowania tajemnicy Eucharystii, uznając, iż zgrzeszyliśmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
I teraz nastąpi obrzęd beatyfikacji. Biskup miejscowy poprosi Ojca Świętego o ogłoszenie służebnicy Bożej błogosławioną. Biskup, arcybiskup Luke Terlinden. Najczcigodniejszy Ojcze, ja, arcybiskup diecezji mecheleńsko-brukselskiej, pokornie błagam Waszą Świątobliwość, aby raczył wpisać do grona błogosławionych służebnicę Bożą Annę od Jezusa. I teraz usłyszymy krótką biografię służebnicy Bożej. Anna de Lobera Torres, urodzona w Medina de la Campo w Kastylii 25 listopada 1545 roku i zmarła w Brukseli 4 marca 1621 roku. W 1570 roku, przybierając zakonne imię Anna od Jezusa, została przyjęta w Awila przez samą świętą Teresę do pierwszego reformowanego klasztoru. W tym samym roku udała się wraz z nią do Salamanki, gdzie 22 października 1571 roku złożyła profesję. Przeniesiona przez świętą do fundacji w Beas w Andaluzji, następnie została przeniesiona do Granady w 1582 roku, aby otworzyć tam klasztor, jedyny, który w latach życia świętej Teresy nie został przez nią założony. Tam święty Jan od Krzyża, który nazwał ją Serafinem i bardzo cenił, poświęcił jej komentarz do pieśni duchowej. W 1586 roku Anna od Jezusa założyła klasztor w Madrycie, w którym wiele pracowała na rzecz publikacji pierwszego wydania dzieł świętej Teresy od Jezusa w 1588 roku i gdzie po raz pierwszy musiała podjąć walkę w obronie zasad konstytucji terezjańskich. Stamtąd przeniosła się do Salamanki w 1584 roku, gdzie została wybrana przeoryszą w 1586 roku. W 1604 roku pod przewodnictwem Piotra Berulla wraz z błogosławioną Anną od świętego Bartłomieja i czterema innymi mniszkami przeniosła się do Francji, gdzie założyła klasztory w Paryżu w 1604 roku, w Pontoise i Dijon w 1605 roku. Pewne rozbieżności ze strony kardynała Piotra Berulla, który skłaniał się do nadania francuskiemu karmelowi rysu odmiennego od ideału świętej Teresy oraz pragnienie bycia kierowaną przez karmelitów bosych, skłoniły Annę do przyjęcia zaproszenia arcyksiążąt belgijskich i do przeniesienia się do Flandrii, gdzie założyła klasztory w Brukseli, Louvain i Mons w 1607 roku. Po powrocie do Brukseli, po kilku latach wielkich cierpień wewnętrznych i fizycznych, tam zmarła, pozostawiając pamięć o wielkiej świętości, potwierdzonej również przez cuda. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się natychmiast po śmierci, ale z powodu różnych problemów uznanie heroiczności cnót nastąpiło dopiero 28 listopada 2019 roku. 14 grudnia 2023 roku Ojciec Święty Franciszek uznał cud, jaki miał miejsce w chwili śmierci Anny od Jezusa i przypisany został jej wstawiennictwu. Een wonder dat plaatsvond
ten tijde van de dood van Anna van Jezus. Dat werd toegeschreven aan haar voorspraak. I teraz nastąpi uroczyste ogłoszenie Ojca Świętego, iż może być nazywana błogosławioną. To jest ten właściwy moment beatyfikacji. Nos, vota fratis nostri. Zgadzając się na prośbę naszego brata Luki Terlindena, arcybiskupa diecezji mecheleńsko-brukselskiej, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz wielu wiernych chrześcijan, po zasięgnięciu opinii dykasterii do spraw świętych, na mocy naszej władzy apostolskiej zgadzamy się, aby czcigodna służebnica Boża Anna od Jezusa, w świecie Anna de Lobera, mniszka, profeska zakonu karmelitanek bosych, odtąd nazywana była błogosławioną, oraz aby 25 listopada każdego roku można było świętować jej wspomnienie w miejscach i formach prawnie ustanowionych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I tego to Kościół otrzymał nową, błogosławioną siostrę Annę od Jezusa, karmelitankę bosą. Laudate Dominum, uwielbiajcie Pana, chóru wyśpiewuje. A ponad ołtarzem zostaje odsłonięty wizerunek nowej błogosławionej i zostają wniesione relikwie siostry Anny od Jezusa błogosławionej już. Siostry karmelitanki wnoszą z kwiatami i właśnie relikwiarz, który zostanie umieszczony obok ołtarza. Wizerunek błogosławionej siostry Anny od Jezusa, bardzo prosty, jakby taki szkic ołówkiem wykonany, trzymająca w dłoniach serce, z płomieniem serce gorejące, zapatrzona w to serce, rozmodlona, wyraz modlitwy, skupienia, kontemplacji, oddania Jezusowi. Jeszcze słowa arcybiskupa Luka Terlindena, słowa dziękczynienia, podziękowania. Najczcigodniejszy Ojcze, ja, arcybiskup mecheleńsko-brukselski, serdecznie dziękuję Waszej świętobliwości za ogłoszenie dzisiaj błogosławioną czcigodnej służebnicy Bożej Anny od Jezusa.
wtedy arcybiskup podszedł do Ojca Świętego, aby go uścisnąć, podziękować. Teraz też podchodzą postulatorzy, ojciec karmelita Bosy i siostra karmelitanka Bosa, którzy to też odczytywali biografię, krótki życiorys nowej błogosławionej. Chwała na wysokości Bogu. Msza Święta, formularz Mszy Świętej z dzisiejszej niedzieli, 26. niedziela zwykła. Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozpoczyna się liturgia słowa. Pierwsze czytanie będzie odczytane w języku francuskim. To są czytania z dzisiejszej niedzieli, te same, które usłyszymy również dzisiaj w naszych kościołach.
Lecture du livre des nombres. Czytanie z Księgi Liczb. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wybranych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi, Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Oto Słowo Boże. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Nakazy Pana są radością serca. Zważa na nie Twój sługa i nagrody otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Aussi ton serviteur de l'orgueil.
Drugie czytanie usłyszymy w języku niemieckim. Lesung aus dem Jakobusbrief. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego, nie stawiał wam oporu. Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten. Er aber leistet euch keinen Widerstand. Wort des lebendigen Gottes. Oto słowo Boże. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Ewangelię usłyszymy w języku holenderskim. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owych dniach apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą,
Temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Kto by stał się powodem do grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Tymi słowami, skierowanymi do uczniów, Jezus przestrzega przed niebezpieczeństwem zgorszenia, czyli utrudniania drogi maluczkim. Jest to mocne upomnienie, surowe ostrzeżenie, nad którym musimy się zatrzymać i zastanowić. Chciałbym to uczynić wraz z wami w świetle także innych świętych tekstów, poprzez trzy kluczowe słowa: otwartość, komunia i świadectwo. Na początek otwartość. Mówią o tym pierwsze czytanie i Ewangelia, ukazując wolne działanie Ducha Świętego, który w opisie wyjścia napełnia swoim darem proroctwa nie tylko starszych, którzy poszli z Mojżeszem do namiotu spotkania, ale także dwóch mężczyzn, którzy pozostali w obozie. To skłania nas do zastanowienia się, ponieważ jeśli w pierwszej chwili zgorszeniem była ich nieobecność w grupie wybranych, to po otrzymaniu daru ducha zgorszeniem jest zabranianie im wypełniania misji, jaką pomimo tego otrzymali. Rozumie to dobrze Mojżesz, człowiek pokorny i mądry, który z otwartym umysłem i sercem mówi, oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu Pan dał swego ducha. Przepiękne życzenie. To są słowa mądre, zapowiadające to, co Jezus mówi w Ewangelii. Tutaj scena rozgrywa się w Kafarnaum, a uczniowie chcą uniemożliwić pewnemu człowiekowi wypędzanie złych duchów w imię nauczycielu, bo jak mówią, nie chodzi z nami. To znaczy, nie jest z naszej grupy. Myślą tak. Kto nie idzie za nami, kto nie jest jednym z naszych, ten nie może czynić cudów, nie ma prawa. Ale Jezus zaskakuje ich, jak zawsze. Jezus zawsze nas zaskakuje i upomina, zachęcając do wyjścia poza ich schematy, aby nie byli zgorszeni wolnością Boga. Mówi im, przestańcie zabraniać im. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Przyjrzyjmy się dobrze tym dwóm scenom, tej z Mojżeszem i tej z Jezusem, ponieważ dotyczą one także nas i naszego życia chrześcijańskiego. Rzeczywiście wszyscy przez chrzest otrzymaliśmy misję w Kościele. Ale jest to dar, a nie tytuł do chluby. Wspólnota wierzących nie jest kręgiem uprzywilejowanych. Jest rodziną zbawionych, a my nie jesteśmy posłani, aby nieść Ewangelię światu dzięki naszym własnym zasługom, lecz dzięki łasce Boga, Jego miłosierdziu i zaufaniu, które pomimo wszystkich naszych ograniczeń i grzechów, On stale pokłada w nas z miłością Ojca, widząc w nas to, czego my sami nie możemy dostrzec. Dlatego nas powołuje, posyła i cierpliwie towarzyszy nam dzień po dniu. Tak więc, jeśli chcemy współpracować z otwartością i troskliwą miłością w wolnym działaniu Ducha, nie będąc zgorszeniem, przeszkodą dla nikogo, z naszą zarozumiałością i naszym rygoryzmem, musimy wypełnić naszą misję z pokorą, wdzięcznością i radością. Nie możemy się oburzać, lecz raczej cieszyć się, że inni mogą również czynić to, co my czynimy, aby Królestwo Boże mogło wzrastać i abyśmy wszyscy mogli pewnego dnia zjednoczyć się w ramionach Ojca. I to prowadzi nas do drugiego słowa, komunia. Święty Jakub mówi nam o niej w drugim czytaniu. Używając dwóch mocnych obrazów, bogactwa, które ulega zepsuciu i protestów żniwiarzy, które docierają do uszu Pana. W ten sposób przypomina nam, że jedyną drogą życia jest droga daru miłości, jednocząca w dzieleniu się z innymi. Droga egoizmu rodzi jedynie zamknięcia, mury i przeszkody, zgorszenia właśnie, przykuwając nas do rzeczy i oddalając od Boga oraz naszych braci. Egoizm, jak wszystko, co stanowi przeszkodę dla miłości, jest zgorszeniem, ponieważ uciska maluczkich, poniżając godność ludzi i tłumiąc wołanie ubogich. Było to tak samo w czasach świętego Pawła, jak i dzisiaj dla nas. Pomyślmy na przykład o tym, co dzieje się, gdy zasady logiki, gdy zasady własnej korzyści i logiki rynkowej są podstawą życia jednostek i społeczności, tworzy się świat, w którym nie ma już miejsca dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, nie ma miłosierdzia dla tych, którzy błądzą, ani współczucia dla tych, którzy cierpią i nie mogą sobie poradzić. Pomyślmy na przykład o trudnej sytuacji, gdzie mali się są zgorszeni, dotknięci, wykorzystani przez tych, którzy powinni troszczyć się o nich. Pomyślmy o ranach, które mają ofiary, ale też pomyślmy o ich bliskich, o całej wspólnocie, z umysłem i sercem powracam do historii niektórych tych małych, których spotkałem przedwczoraj. Wysłuchałem ich. Słyszałem ich cierpienie bycia wykorzystanym. I to powtarzam tutaj, w Kościele jest miejsce dla wszystkich. Ale wszyscy będziemy osądzani. Nie ma miejsca dla nadużycia, dla przykrywania nadużyć. Proszę wszystkich, aby nie przykrywać, nie ukrywać nadużyć. Proszę biskupów, nie przykrywajcie nadużyć.
condannare gli abusatori. Potępiajcie tych, którzy tego się dopuszczają. Pomagajcie wyleczyć się z tej choroby nadużyć, wykorzystywania. Il male non si nasconde. Zła się nie ukrywa. Zło musi być wyniesione na światło dzienne, aby było o nim wiadomo, jak to uczynili niektórzy z wykorzystanych i uczynili to z odwagą, aby było wiadomo, aby był osądzony ten, który się dopuszcza tej przemocy, wykorzystania. Aby był osądzony ten, który wykorzystuje, czy to byłaby osoba świecka, czy kapłan, czy biskup, powinien być osądzony. Słowo Boże jest jasne. Mówi, że protesty żniwiarzy i wołanie ubogich nie mogą być lekceważone, nie mogą być zatarte, jakby były dysonansem, fałszem w doskonałym koncercie świata dobrobytu, ani nie mogą być stłumione przez jakąś formę fasadowej opiekuńczości. Wręcz przeciwnie, są one żywym głosem ducha, przypominającym nam, kim jesteśmy. Wszyscy jesteśmy biednymi grzesznikami. Wszyscy. A pierwszym ja jestem. Osoby wykorzystane są w tym wołaniem, które wznosi się do nieba, które dotyka serca, które sprawia nam, daje nam wstyd, który wzywa nas do nawrócenia. Nie przeszkadzajmy prorockiemu głosowi, uciszając go naszą obojętnością. Usłyszmy to, co mówi Jezus w Ewangelii. Niech będzie... Nie odwracajmy się w drugą stronę. Niech będzie od nas daleka ręka, która się zamyka w pięść, aby ukryć swoje bogactwa i chowa je do swojej kieszeni chciwie. Moja babcia mówiła, że diabeł wchodzi poprzez kieszeń. Ręka, która uderza, rani poprzez popełniając się nadużycia władzy, nadużycia sumienia wobec tych, którzy są słabsi. Ile przypadków nadużycia mamy w naszej historii, w naszym społeczeństwie? Niech będzie daleko od nas gorsząca stopa, która biegnie szybko, nie po to, aby być blisko tych, którzy cierpią, ale by pójść dalej i zatrzymać się na dystans. Precz z tym wszystkim, jak najdalej od nas. W ten sposób nie buduje się niczego dobrego i trwałego. I pytanie, które chciałbym stawiać ludziom. Ty, czy dajesz jałmużnę? Tak, ojcze, tak. A powiedz mi, kiedy dajesz jałmużnę, czy dotykasz rękę tej osoby, tych ludzi, czy tak rzucasz z góry i patrzysz się w drugą stronę, czy patrzysz w oczy tej osoby, która cierpi? Pomyślmy o tym. Jeśli chcemy siać pod przyszłe zbiory, także na poziomie społecznym i ekonomicznym, warto, abyśmy powrócili do stawiania Ewangelii Miłosierdzia jako podstawy naszych decyzji. Jezus jest miłosierdziem. Wszyscy jesteśmy przebaczeni tym, którym przebaczono. W przeciwnym razie, bez względu na to, jak imponujące będą wydawać się pomniki naszego bogactwa, zawsze pozostaną kolosami na glinianych nogach. Nie łudźmy się. Bez miłości nic nie przetrwa. Wszystko znika, rozpada się i pozostawia nas więźniami życia ulotnego, pustego i bezsensownego.
bezwartościowego świata, który poza fasadami utracił wszelką wiarygodność. Dlaczego? Ponieważ zgorszył maluczkich. I w ten sposób dochodzimy do trzeciego słowa, świadectwo. Możemy tutaj a propos odnieść się do życia i działalności świętej Anny od Jezusa w dzień jej beatyfikacji. Ta kobieta była jedną z protagonistek wielkiego ruchu reformatorskiego w Kościele swoich czasów, podążając śladami gigantki ducha Teresy z Awila, której ideały szerzyła w Hiszpanii, Francji, a także tutaj w Brukseli i w ówczesnych Niderlandach hiszpańskich. W czasach naznaczonych bolesnymi skandalami wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, ona i jej towarzyszki swoim prostym i ubogim życiem opartym na modlitwie, pracy i dobroczynności potrafiły przywieść do wiary bardzo wiele osób, do tego stopnia, że ktoś opisał ich klasztor w tym mieście jako magnes duchowy. Z własnego wyboru nie pozostawiła po sobie żadnych pism. Starała się natomiast wprowadzać w życie to, czego się nauczyła. A swoim sposobem życia pomagała dźwignąć Kościół w czasie wielkich trudności. Przyjmijmy zatem z wdzięcznością wzór kobiecej świętości, który nam pozostawiła, delikatny i mocny, otwarty i pełen świadectwa. Polecajmy się jej modlitwie, naśladujmy jej cnoty, angażujmy się wraz z nią, aby wspólnie wędrować śladami naszego Pana. Wysłuchaliśmy homilii podczas mszy świętej w Brukseli. Ojciec Święty mówił o trosce o tych maluczkich, aby nie być powodem do grzechu, do zgorszenia, aby nie być przeszkodą w pójściu maluczkich za Chrystusem. I trzy słowa kluczowe: otwartość, komunia i świadectwo. Otwartość na działanie Ducha Świętego, który jest wolny w swoim działaniu, zauważanie Jego obecności, jak to uczynił Mojżesz w pierwszym czytaniu, czy też Jezus w Ewangelii, wychodzenie poza myślenie grupowe, ten, kto nie chodzi z nami, też może mieć Bożego Ducha. I komunia, jedność, wychodzić do tych najuboższych, wychodzić ze swojego bogactwa, dobrobytu, nie droga egoizmu, ale droga otwartości i miłości. I teraz śpiew kredo: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.
Frères et sœurs, habités par la parole de Dieu que nous avons écouté. Bracia i siostry, ożywieni przez Słowo Boże, które wysłuchaliśmy, zanieśmy Ojcu nasze prośby w intencjach Kościoła i świata, umocnieni wstawiennictwem błogosławionej Anny od Jezusa, którą nam dałeś, Boże, jako wzór życia ewangelicznego. Pierwsze wezwanie w języku holenderskim. Za Ojca Świętego Franciszka, aby moc Ducha Świętego wspierała go w kierowaniu Kościołem według nauki Ewangelii i w byciu znakiem braterstwa i pojednania. Ciebie prosimy. Język francuski. Za Kościół w naszym kraju, aby idąc wiernie za Chrystusem, dobrym pasterzem, przyniósł owoce ewangelicznej odnowy, uzdrowienia i radosnej nadziei. Ciebie prosimy. Modlitwa w języku niemieckim. Za tych, którzy nami rządzą, aby mądrość, która pochodzi z nieba, ich oświecała na rzecz pracy dla dobra wspólnego, bez wyłączania kogokolwiek i w szacunku wobec wszystkich. Ciebie prosimy. Za cierpiących na duszy i na ciele, aby Ojciec wszelkiej pociechy wysłuchał ich modlitw i udzielał nam łaski okazywania im naszej bliskości i solidarności, módlmy się. Za młodzież, aby Słowo Boże dotykało ich serc i popychało ich do bycia budowniczymi nowej ludzkości poprzez czyny i słowa. Ciebie prosimy. Za rodzinę karmelitańską i za wszystkie osoby konsekrowane, aby przykład błogosławionej Anny od Jezusa inspirował ich życie oddania Bogu i w służbie bliźniemu. Ciebie prosimy. Ojcze, który troszczysz się o dzieło Twoich rąk, wysłuchaj modlitwy Twojego ludu modlącego się i daj nam wzrastać w posłuszeństwie Twojej woli, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna podczas mszy świętej w Brukseli, podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego do tego kraju.
na ołtarzu zostają złożone dary ołtarza. Nasza transmisja z Brukseli. Mamy pewne problemy techniczne w połączeniu. Trwa moment składania darów ołtarza. W czasie, kiedy procesja przychodzi do Ojca Świętego z darami, na płycie boiska, na tej murawie, na tej zielonej trawie, gdzie od początku mszy świętej siedziały grupki dzieci, młodzieży na żółto ubrane, teraz rozpoczęła się równocześnie taka inscenizacja, pantomima. Osoby, które były rozsiane po całej murawie boiska, powstały, podeszły do tej części centralnej, gdzie jest ten okrąg narysowany. On jest tutaj wypełniony wizerunkiem świata, kuli ziemskiej. Osoby stanęły na okręgu wokół tego globusa. Część weszła do wnętrza. I też rozciągnęły osoby promieniście odchodzące we wszystkich stronach murawy boiska takie szarfy koloru białego i żółtego. Jakby ta część centralna stała się takim słońcem z promieniami. I teraz dary ołtarza zostały złożone, już trwa okadzenie. A na murawie boiska cały czas trwa ta inscenizacja. Teraz widzimy ta młodzież, dzieci stoją obok z wizerunkami gołębia na białych takich wielkich kartonach. Taki szkic, obrys figury gołębia, gołąb, znak pokoju. I nie widzimy w tej chwili, ale stanęły te osoby
na końcach tych szarf długich, kilkudziesięciometrowych promieniści odchodzących od centrum, centralnej części murawy stadionu. Ksiądz arcybiskup Luke Terlinden, pasterz tego miejsca, tej diecezji, okadza ołtarz krzyż. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Une offrande pure soit présentée à ton nom. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławioną Anną od Jezusa i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego brata Luka, biskupa tego kościoła miejscowego, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.
Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Rozpoczyna się teraz Komunia Święta. Trwa msza święta w Brukseli na stadionie imienia króla Baldwina w stolicy Belgii. Ostatni dzień, ostatni punkt podróży apostolskiej Ojca Świętego do Luksemburga i do Belgii. My, którzy uczestniczymy w tej modlitwie poprzez transmisję, wzbudźmy w sobie, w naszych sercach, ożywmy w sobie naszą wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, naszą miłość ku Niemu za ten wielki dar i pragnienie i życia w komunii z Nim codziennie, zgodnie z Jego wolą i pragnienie przyjmowania Go często do naszych serc w tej właśnie postaci chleba, co możemy czynić każdego dnia wręcz. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Msza święta, znak największej miłości Boga, kiedy celebrujemy tę prawdę, że do końca nas umiłował. Mesdames et messieurs, voici une information importante, pratique pour le bon déroulement de la distribution de la communion. Patrząc, drodzy Państwo, też na transmisję na wierzących w Belgii z różnych krajów, którzy przybyli na tę mszę świętą, też sobie uświadommy, że wszyscy razem właśnie budujemy jeden Kościół, że to są nasi bracia i siostry żyjące w innym świecie, w innych kontekstach kulturowych, inne doświadczenie, a jeden Kościół. To jest też doświadczenie tego, co wyznajemy w wyznaniu wiary, kiedy mówimy wierzę w Boga, jeden święty, powszechny, apostolski. Kościół, który uwielbia Boga różnymi językami, po polsku, po francusku, po flandryjsku, holendersku, niemiecku, który modli się wieloma głosami, uwielbiając tego samego Boga.
Dobiega końca, drodzy Państwo, Komunia Święta. Podczas mszy świętej w Brukseli na stadionie imienia króla Baldwina. Komunia Święta dobiega końca. Trwajmy jeszcze w skupieniu, w dziękczynieniu, w takim naszym duchowie łączności i z modlącymi się w Brukseli, ale też stawajmy sercami naszymi przed Najświętszym Sakramentem, uwielbiając Boga za ten dar Jego miłości, dar Syna Jego, który zawsze jest tak blisko. Bądź Panie uwielbiony. Dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, za to, że nas do końca umiłowałeś i jesteś zawsze z nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz głos zabierze arcybiskup Luc Derlinden, biskup diecezji, na której jesteśmy teraz wraz z Ojcem Świętym i przewodniczący konferencji Episkopatu Belgii. Drogi Ojcze Święty, drogi Ojcze Święty Franciszku, w imieniu moich braci i wiernych naszego Kościoła w Belgii pragnę wyrazić naszą ogromną wdzięczność, radość i wdzięczność naszą wdzięczność za Twoją wizytę w naszym kraju. Przybyłeś tutaj jako pasterz, jako brat i jako przyjaciel. Przyjaciel Belgii i jej mieszkańców. Dziękujemy, że przybyłeś, aby na nowo rozpalić płomień nadziei, który płynie do nas od Jezusa. Od Jezusa, który obiecał być zawsze obecny w swoim Kościele. Nasze wspólnoty i ich pasterze, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy licznie przybyli na stadion króla Baldwina, mamy w sercu głosić radość Ewangelii, tak jak nas do tego zachęcasz. Pragniemy zatem podążać śladami błogosławionej Anny od Jezusa, która połączyła kontemplację z działaniem i przyczyniła się do budowy Europy bez granic. Dziękuję, drogi Ojcze Święty Franciszku, za dotarcie do naszych współobywateli, do naszych przywódców, a w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub głęboko zranionych w wyniku nadużyć. Wchodząc w dialog z profesorami, badaczami, studentami z okazji 600-lecia siostrzanych uczelni uniwersytetów w Leuven i w Louvain, zachęcasz nas, abyśmy nie oddzielali poszukiwania prawdy, mądrości i sprawiedliwości społecznej.
Nauka może zatem służyć godności osoby ludzkiej, a zwłaszcza w poświęconym jej 110. Światowym Dniu Migrantów i Uchodźców. Służy także ochronie naszej planety, naszego wspólnego domu. Drogi Ojcze Święty Franciszku, Twoja braterska wizyta pozostanie głęboko zakorzeniona w naszych sercach i jeszcze bardziej umocni łączącą nas przyjaźń. Drogi Ojcze Święty Franciszku, powierzamy się Twojej modlitwie. Bądź pewny, drogi Ojcze Święty Franciszku, że będziemy się modlić za Ciebie, za Twoją posługę, którą powierzamy w stawiennictwu naszej Matki Bożej, Sedes Sapientiae, Stolicy Mądrości i Błogosławionej Anny od Jezusa. I jako znak wdzięczności w tym Światowym Dniu Migrantów i Uchodźców chcę ofiarować Tobie to dzieło wykonane przez dzieci uchodźców przyjęte w Belgii przez Caritas Międzynarodową i tutaj obecnych wraz z nami. Ojciec Święty otrzymał mały obrazek formatu A4 mniej więcej, płótno na ramce rozpięte, wykonane farbami, rysunek sercem, serca i wręczył biskupowi, arcybiskupowi Lukowi Terlindenowi kielich mszalny jako dar, który tutaj pozostanie, dar od Ojca Świętego dla Kościoła w Belgii. I jeszcze słowa Ojca Świętego. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za jego życzliwe słowa. Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność ich królewskim mościom, królowi i królowej, a także ich królewskim wysokościom, wielkiemu księciu i wielkiej księżnej Luksemburga. Dziękuję im za ich obecność i gościnność w tych dniach. Dzisiaj poszerzam moją wdzięczność na tych wszystkich, którzy na różne sposoby współpracowali przy organizacji tej wizyty. Szczególnie dziękuję osobom starszym i chorym, którzy ofiarowali swoje modlitwy. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców na temat Bóg idzie ze swoim ludem. Z tego kraju, z Belgii, który był i jest celem wielu migrantów, ponawiam, do Europy, do wspólnoty międzynarodowej jest skierowany mój apel, aby brać pod uwagę to zjawisko migracji jako okazję, aby wzrastać razem w braterstwie i zachęcam wszystkich, aby dostrzegli w każdym bracie i siostrze migrującym oblicze Jezusa, który stał się gościem, pielgrzymem pośród nas. Nadal śledzę z bólem i z wielkim zmartwieniem poszerzenie się i wzrost intensywności konfliktu w Libanie.
Liban jest orędziem, o męczeństwie i ta wojna powoduje dewastujące skutki dla ludności. Zbyt wiele osób umierają dzień po dniu na Bliskim Wschodzie. Módlmy się za ofiary, za ich bliskich, módlmy się o pokój. Proszę wszystkie strony, aby natychmiast zawieszono ogień w Libanie, w Gazie, wreszcie Palestyny, w Izraelu. Aby byli uwolnieni zakładnicy i aby pozwolono na dostęp pomocy humanitarnej. Nie zapominajmy również o umęczonej Ukrainie. Dziękuję również tylu z was, którzy tutaj przybyliście z Holandii, z Niemiec, z Francji, aby dzielić tutaj ten dzień, przeżyć go razem. Dziękuję wam. W tym momencie chciałbym również dać wam pewną wiadomość. Kiedy wrócę do Rzymu, uruchomię proces beatyfikacji króla Baldwina, aby jego przykład człowieka wiary oświecał rządzących. Proszę, aby biskupi belgijscy zaangażowali się, aby prowadzić dalej ten proces beatyfikacyjny. Zwróćmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, odmawiając wspólnie modlitwę Anioł Pański. Ta modlitwa, bardzo popularna wśród starszych pokoleń, zasługuje na ponowne odkrycie. Jest to synteza misterium chrześcijańskiego, które Kościół uczy nas włączać w nasze codzienne zajęcia. Przekazuję wam tę modlitwę, zwłaszcza młodym, i zawierzam was wszystkich naszej Najświętszej Matce, która tutaj obok ołtarza jest przedstawiona jako stolica mądrości. Tak, potrzebujemy mądrości Ewangelii. Prośmy o nią często Ducha Świętego. A przez wstawiennictwo Maryi wypraszajmy u Boga dar pokoju dla udręczonej Ukrainy, Palestyny, Izraela, Sudanu, Birmy i wszystkich ziem zranionych wojną. Dziękuję wszystkim i naprzód. Naprzód w drodze z nadzieją. Ojciec Święty zakończył słowami, które są mottem jego podróży apostolskiej do Belgii. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo. Benedita tui mulieribus e benedito frutto venti tui Jesus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo. Benedita tu mulieribus e benedito frutto venti tu, Jezus. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo. Benedita tu mulieribus e benedito frutto venti tu, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się,
Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wylej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I teraz otrzymamy jeszcze błogosławieństwo. Dominus obiscum. Sì, Domine benedictum. Pan z wami i z Duchem Twoim, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie, ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. I tak, drodzy Państwo, to dobiegło końca msza święta w Brukseli. Msza święta, która wieńczy podróż apostolską do Luksemburga i do Brukseli. 4 dni, dni bardzo intensywne. I ta msza święta jest i kulminacyjnym punktem, ale i ostatnim punktem tej podróży apostolskiej bezpośrednio z tego stadionu, gdzie zebrało się około 35 tysięcy wiernych. Uda się już na lotnisko, skąd wyruszy w drogę powrotną do Rzymu. Przed tym świętem około 2 godziny lotu i powinien w około godziny 15 dotrzeć do Rzymu. Drodzy, polećmy Bogu, Matce Najświętszej, tę pielgrzymkę. Prosimy o bezpieczną podróż Ojca Świętego i też módlmy się o owoce dla Luksemburga, dla kraju, dla Kościoła tam żyjącego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża nieustającej pomocy, stolico mądrości, módl się za nami. Słyszymy jeszcze, drodzy Państwo, okrzyki, oklaski. Ich było tutaj dość dużo, szczególnie już pod koniec mszy świętej. Przerwane były one tymi oklaskami, słowa biskupa, arcybiskupa Luka Terlindena i też słowa Ojca Świętego podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Też widzieliśmy na twarzach tutaj modlących się na trybunach wiele też i wzruszeń. A więc niech owoce tej podróży apostolskiej wzrastają, niech dojrzewają i niech one będą jak najobfitsze. Ojciec Święty jeszcze udaje się swoim zwyczajem przed figurę Matki Bożej. Figura półtora metrowej wysokości, wykonana prawdopodobnie z drewna, tak można wizualnie ocenić. Stolica mądrości, Matka Boża siedząca na tronie, dostojna, płaszcz spływający na jej ramiona i Dzieciątko Jezus na jej kolanach, trzymająca figura, która, postać Matki Bożej, taka jej okazywanie sięga czasów średniowiecza.
teraz Ojciec Święty trwa na modlitwie przed figurą Matki Bożej. Matka Boża lekko uśmiechnięta trzyma w ręku na kolanach, siedząc na tronie, małego Jezusa, Dzieciątko Jezus, a w prawej ręce berło. Matka Boża bez korony, z takim płaszczem na głowie, z takim welonem, który spływa właśnie na ramiona do samych stóp. Teraz jeszcze Dzieci Święte jest przed ołtarzem, aby wierni go mogli jeszcze lepiej widzieć. Gestami wykonuje jeszcze gesty pozdrowienia i też odpowiadają mu na to zebrani wierni, a chór śpiewa Magnifikat. Bardzo Państwu dziękuję zarówno za dzisiejszą transmisję, za śledzenie Ojca Świętego, Jego słów, Jego obecności i za te ostatnie 4 dni na szlaku Jego podróży do Luksemburga i do Belgii. Niech Bóg prowadzi go bezpiecznie do domu, a owoce, które zasiał, niech wzrastają. Bardzo Państwu dziękuję, kłania się Państwu Ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.